Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, kontynuujemy sprawdzanie pojazdów z paczek i tym razem pojazd 5. poziomu, ale jakże niezwykły, bo oto mamy dwie lufy na 5. poziomie i to jeszcze jest to troll. Mowa oczywiście o SU-2-122, pojeździe, no, trzeba powiedzieć przełomowym w pewnych sytuacjach, bo można na salwę ściągać przeciwnika, ale z drugiej strony można też bardzo szybko zginąć. Zapraszam na obejrzenie filmu. Tradycyjnie, moi drodzy, zaczynamy od siły ognia, no bo to jest tutaj najważniejsze, a w przypadku tego pojazdu to już w ogóle mamy do czynienia z działem 122 mm, podwójnie sprzężonym, można powiedzieć, i mamy 450 uszkodzeń, jeżeli strzelimy z heka i 370 uszkodzeń, jeżeli strzelimy z pocisku tak zwanego specjalnego. Penetracja na zwykłym pocisku mamy 61, na piątkach to już nie wystarcza, a ten czołg prawdopodobnie wielką furorę robiłby przed nerfem haeków. Natomiast no, na goldzie mamy 140 mm penetracji i jeżeli byłby to pocisk na przykład podkalibrowy, to byłoby coś nieprawdopodobnego, niestety jest to hit i przy tej celności, jaka tutaj jest, a jest celność 0,48, no będziemy mieli trudno nieraz trafić przeciwnika i nieraz będziemy kląć na to. Ładowanie działa 12 sekund, czas pomiędzy strzałami a przełączeniem na naładowane działo 5 i przygotowanie salwy, bo tutaj strzelamy normalnie salwą, 3 sekundy. 3 sekundy musimy przytrzymać, żeby nam się to wszystko totalnie naładowało i strzelamy. Siła ognia przepotężna, czas celowania długi, 3 sekundy, ale mówiąc szczerze, mógł być jeszcze dłuższy nawet przy takim dziele. No, mamy po prostu wariację na temat radzieckiej haubicy, która jest lubiana, można ją sobie zamontować na przykład w kawuku i kawu z tą haubicą, jeżeli dobrze go rzuci, na pocisku specjalnym robi robotę. Na haeku, no to już jest ciężej. Naprawdę, muszą być przeciwnicy, jakiś bardzo miętki przeciwników musi trafić. Natomiast ogólnie w bitwach to działo jest niewątpliwie wielką zaletą. Minusem jest natomiast opuszczanie tylko 6 stopni, czyli na górkach sobie tym nie pogramy i zresztą jak chcemy wyjechać, to mamy ogromny pojazd, ogromny cel do trafienia. Z jakim pancerzem? Zobaczmy. A oto jest, moi drodzy. No cóż, nie ma tutaj co się rozwodzić. Pojazd jest, tak jak każdy widzi, taki typowy niszczyciel z wielkim parnikiem u góry, z wielkim gołębnikiem takim. Mamy 60 mm z przodu pancerza, co i tak mogło być o wiele gorsze. Tutaj jest ciekawiej, to znaczy ten pochylony pancerz ma 45 mm, ale jak widzicie, no jest troszeczkę pochylony, więc tam te 80 nam może dingnąć. Z boku jest gorzej, dużo gorzej, 30 mm z tyłu jest, no w zależności gdzie spojrzymy, albo tutaj to 45, albo tutaj mamy 15 mm. No tak jak popatrzymy z boku, to widzimy, że jest to T-34, tak naprawdę czołg z rodziny, powiedzmy T-34, plus nabudowane takie coś z zamontowanymi dwoma działami. Pancerz nie jest mocną stroną tego, bardzo dobrze tutaj wszystko wchodzi, także to jest pojazd, który wykryty ginie bardzo, bardzo szybko i paradoksalnie on powinien gdzieś być poza zasięgiem wzroku przeciwnika, ale wtedy no nie będziemy mogli trafić tak naprawdę, więc najciekawsze momenty, najciekawsze akcje takim pojazdem są wtedy, kiedy przeciwnik dosyć blisko na nas wyjeżdża, albo my wyjeżdżamy na niczego nie spodziewającego się przeciwnika i odpalamy te dwa działa. A pancerz na pewno nie będzie tutaj naszą zaletą. Mobilność. Czy ten pojazd jest mobilny? Otóż nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, że będzie to ledwo się toczyło. Mamy tutaj silnik 500 koni, daje nam to przy ciężarze około 35 ton
14, około 14 koni na tonę. Dodatkowo prędkość maksymalna jest ciekawa, bo jest aż 45 km na godzinę, czyli jak już się bujnie ten pojazd gdzieś tam, to naprawdę te 45 może polecieć. No najlepiej, żeby troszeczkę z górki było, to wtedy szybciej to osiągnie. Prędkość obrotu, co jest kluczowe w przypadku tego typu pojazdów, mamy 45 stopni, to jest bardzo dobrze. Słuchajcie, to jest wręcz w niewielu aż tak, no chociaż nie, jest troszeczkę niszczycieli, które kręcą się bardzo szybko, ale to zazwyczaj są szybkie pojazdy. No ten jest taki, nie można go nazwać szybkim, a jednak obrót 45 stopni wydaje mi się przy na stałe zamontowanych działach to jest fajnie. Czyli nie dostaliśmy jakiegoś tam super szybkiego niszczyciela, ale nie jest to też ślamazarstwo totalne, tak jak, nie wiem, jakiś Dicker Max albo jeszcze coś gorszego. Także mogło być tutaj dużo, dużo gorzej. Wyposażenie. Co założyć do tego pojazdu? Oczywiście chciałoby się powiedzieć, w zależności od tego, jaki będzie styl naszego grania. Tylko jaki może być? No tak jak już mówiłem wcześniej, stanie gdzieś z tyłu oczywiście może się sprawdzić w wielu bitwach, i jeżeli przeciwnicy będą wyjeżdżać, to można tym działem poklepać z tyłu, ale nie należy na to liczyć. Widziałem dużo takich kompilacji na YouTubie, natomiast to są kompilacje pojedynczych akcji powyciąganych z bitew, gdzie jak się to ogląda, to wydaje się, że ten pojazd jest super celny, bo ludzie tam z odległości, nie wiem, 400, nawet powyżej 400 metrów nagle salwą czy też jednym pociskiem rozwalają przeciwnika. No nie liczcie na to. W grze tak nie będzie, naprawdę. Oczywiście to nie jest pojazd, którym non-stop chcemy grać i osiągać świetne wyniki. To jest pojazd, który ma spowodować, że banan wykwitnie na naszej facjacie i chyba do tego się nadaje. Także wyposażenie. Po pierwsze, możemy tutaj poprawić celność, tak? Czyli możemy założyć sobie ulepszone celowanie. Wtedy nie będzie już to tak tragicznie. Mi udało się z jedzonkiem osiągnąć tutaj 0,4. Co jak na taką chałubicę jest, kurczę, no nie najgorszą celnością wcale, prawda? Do tego oczywiście możemy chcieć, żeby to kółko nam się szybciej zjeżdżało. Możemy więc zamontować jak najbardziej jakiś ulepszony mechanizm obracania. Przepraszam, ulepszony mechanizm naprowadzania, jakbyśmy mieli fioletowy, myślę, że można spróbować, natomiast obracania spowoduje, że będziemy się szybciej obracać tym pojazdem, co przy graniu gdzieś w pobliżu pojazdów przeciwnika, gdzieś w mieście, może być kluczowe, bo obrócenie się nim jest najważniejsze wtedy, żeby szybko oddać strzał i przeciwnika zniszczyć. Czy sprężarka? No, słuchajcie, tak jak mówię, jeżeli będziecie polować na przeciwnika, jeżeli będziecie gdzieś w mieście i chcecie być szybcy, to sprężarka też może mieć tu zastosowanie. Zawsze natomiast będzie miał zastosowanie dosyłacz, moim zdaniem, no bo dosyłacz to jest taka rzecz, że w przypadku tak długo ładującego działa, no te 2 sekundy na przykład mogą zadecydować, czy żyjecie, czy już nie żyjecie. Prawda? Więc musicie wybrać, no jeszcze można dodać tutaj wentylację, zwłaszcza jak ktoś by miał tą super, najlepszą wentylację, wtedy to również spowoduje, że troszeczkę celniejsze będzie to działo i czas celowania też będzie mniejszy. To wpłynie na wszystko, na obrót też wpłynie, jeżeli dla załogi, za chwilę będzie o załodze, damy hamowanie sprzęgłem, prawda? Także niepotrzebne moim zdaniem nam tu są moduły, wyposażenie jest niepotrzebne do maskowania, niepotrzebne jest za bardzo do spotowania, ulepszone wzmocnienia, tego typu rzeczy, to nam za mało daje po prostu. Tutaj mamy mało punktów wytrzymałości, tylko 480. Ulepszone wzmocnienie tu za dużo po prostu nie zmieni, nie ma sensu marnować tego. Jakieś siatki, jakieś lornetki,
No, niestety nie. Musimy skoncentrować się w tym przypadku, żeby jak najlepiej nam się strzelało, czyli albo celność, albo to skupianie, albo obrót, coś takiego. Moi drodzy, co do załogi, nie ma co się rozwodzić, nikt nie będzie robił załogi pod ten pojazd specjalnie. Każdy będzie i tak już gotową załogę przekładał z innego pojazdu. Natomiast co jest bardzo ważne, pamiętajcie, że tu jest aż 6 załogantów. To może być dla wielu z Was problem, że będziecie mieli mniejszą liczbę i będzie trzeba dosztukować jakiegoś. Pamiętajcie, że podstawową rzeczą, którą powinien mieć załogant w tym pojeździe, to jest hamowanie sprzęgłem. Jak najlepiej chcemy się obracać, jak najkrócej chcemy celować. Wszystko, co powoduje polepszenie celowania przez nas i obracania, ma tutaj ogromne znaczenie. Co do jakiegoś tam zapalania się, czy magazyn nam się uszkadza, to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Mamy tak mało życia, że jak już ktoś nas ostrzela porządnie, to pewnie powąchamy smary dopiero w garażu, tak? Także skoncentrujcie się właściwie tak tylko na tym, żeby ten czołg lepiej się, ten pojazd lepiej się obracał. Czy to jest pojazd opłacalny? Jak się pewnie domyślacie, zależności. Zależne jest, czy będziesz strzelał amunicją zwykłą, czy będziesz strzelał goldową. Jak koszty? Otóż bardzo tani jest podstawowy pocisk, 257 srebra kosztuje. To jest bardzo tanio, naprawdę, za to, że możecie zrobić 450 obrażeń. I teraz postawmy sobie pytanie, czy będziesz robił te 450 obrażeń? Otóż rzadko. No nie będziesz często tego robił. Nie dość, że jak cię wylosuje na szóstki, chociażby już nie mówię o siódemkach, nawet na szóstki, to ogromnej większości pojazdów nie przebijesz z penetracją 61, zadasz obrażenia typu, bo ja wiem, no 100, tak? 150 czasem wejdzie. Jak będzie pojazd jakiś bardzo słabo opancerzony, wiadomo, że wejdzie za 450 i za 500 wejdzie. Natomiast gdyby to było szybsze, można by było gdzieś na jakieś dziwne pozycje jeździć, ale niestety nie jest. No a co jeżeli chcemy strzelać z tymi pociskami specjalnymi? Niestety, jedna sztuka kosztuje 4800. I nawet jak będziecie strzelać wszystkie, 100% po prostu będzie wchodziło, to i tak to się nie kalkuluje za bardzo. Bo 4800, a macie tutaj dwie lufy, więc jeżeli będziecie chcieli wystrzelić z dwóch, no, koszty są ogromne. Oczywiście penetracja jest 140, to na piątkach spokojnie wystarcza, to na szóstkach wystarcza i na siódemkach w wielu przypadkach wystarczy, żeby kogoś przebić, prawda? Natomiast pamiętajmy, że to są pociski kumulacyjne, one są bardzo, bardzo kapryśne. Często będziemy strzelać za zero, gdzieś tam trafimy w bok, gdzieś w jakiś element gąsienic i to niestety nam się nie kalkuluje. Także jeżeli ktoś chce grać podstawową amunicją, to na pewno na tym zarobi, bo to tutaj nie ma wyjścia, ale będzie się często wnerwiał, że będzie mu wchodziło, no ja powiedziałem po 100, po 150, zdarzą się bitwy, że po 50 będzie wchodziło, tak, z takiego strzału. To wtedy człowiek się wnerwia. Moi drodzy, do boju, czyli trzeba rozegrać parę bitewek tym pojazdem. Ja już nim grałem, także wyjątkowo będzie to taki materiał, no nie pierwsza dziewicza bitwa, szkoda, złamałem tą zasadę. Grało mi się nim źle, albo miałem taki wieczór, że grało mi się nim wręcz tragicznie, mogę powiedzieć, także teraz pewnie będzie dużo lepiej. Załadowałem się 20 na 20, chcę sprawdzić i te pociski, i te również. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co do modułów, założyłem akurat tutaj mechanizm dosyłający, ulepszone celowanie i najlepszą wentylację.
Nie twierdzę, że to jest jedyny słuszny wybór. Można tu sobie kombinować. Ja akurat postanowiłem, że zagram z takim. Pojedźmy. Zobaczymy, jak wylosuje. Zobaczymy, czy będziemy przebijać, czy też nie będziemy, jak to będzie trafiało. Przede wszystkim, jakie to szybkie jest, jak szybko się kręci. Okej, moi drodzy, wylosowało na tej mapce bardzo przyjemne losowanie. Mają czołgi, których ja nie przebiję tym pociskiem podstawowym, KW-1, KW-1 SA. Prawdopodobnie nic nie będę w stanie zrobić, ale chcę to sprawdzić. Po pierwsze, ile czasu mi zajmie dojechanie na pozycję tam na ten przepychacz na B. Zobaczcie, kręci się całkiem przyjemnie ten pojazd, patrzcie. No nie jest... jest mułowatość oczywiście wyczuwalna, ale nie jakoś tam bardzo. Oczywiście ja muszę mieć kogoś, kto da wsparcie, bo inaczej to dupa. Mógłbym jechać tu. Może to by była lepsza pozycja, ale ten grill mnie niepokoi. On tam od razu będzie wcelowany. Dobra, zobaczmy zwykłe pociski. No najwyżej zginę. 480 HP. Na górce przypominam, kiepsko ten pojazd sobie radzi. Ale no zobaczcie, no tak dojechałem w miarę szybko, można powiedzieć, na tą pozycję. Prawda? Zobaczymy teraz, co tu przyjedzie. No najlepsze były te kawuki. No, tamci coś, kurka. Nawet nie wiem, czy ja taki szybki jestem, czy co. Patrzcie. Z dwóch dział. Nie wiem, czy to trafiło z dwóch, czy nie. W każdym razie obrażenia, no mizerne, tak? ...74 w tego medium. O! No teraz bokiem się wystawił, więc musiało być lepiej. Ale ogólnie mizerne. Tam jest kawuk, no to jeszcze go... Aj, kurka się z... No nie, to jest za duża krowa, żeby takie manewry robić. Ten go teraz wykończy. Spróbuję w KWK. No widzieliście to? No co to był za strzał? To powinno go roznieść na... Na proszek. To po prostu na proszek powinno roznieść tego gościa, jakby miał załadowane specjalne. Także podaruję sobie, słuchajcie, te pociski podstawowe. One byłyby fajne, jakby tutaj czwóreczki na mnie wyjeżdżały, jakieś takie słabo opancerzone. Natomiast tak, no nie ma sensu. Jakbym w KWK rąbnął z tych dwóch hitów, to by dopiero coś tam poczuł, nie? Nie wiem, czy będę stąd miał jakieś bicie na cokolwiek. Ożesz ty, kurka. Patrzcie, następne będzie. Widzicie? No nie ma sensu. Na takie czołgi po prostu nie ma sensu. Czas haeków przeminął. O, śmieszne obrażenia z dwóch takich dział. Normalnie jakbym miał ten zwykły pocisk, możliwe, że by zszedł na strzał. Także następną bitwę... To już raczej, no chyba, że czwórki będą właśnie wyjeżdżały, ale jeżeli nie, to raczej dwójeczka i jechana po prostu. Raczej dwójeczka. Tutaj te 60 penetracji po prostu za mało,
zdecydowanie za mało. No, bitwa wygrana, szybka bitwa, ok. Czołg, czy też no, niszczyciel, w miarę mobilny, nie można powiedzieć złego słowa. Gdyby się szybciej obracał, jeszcze szybciej jeździł, to może był nawet trochę w pewnych sytuacjach za dobry. Natomiast, tak jak widzicie, bezbronny, przytrzymanie, żeby salwę oddać, trzeba swoje odczekać, tak? Szybko strzelne działa, przez ten czas nas napieprzają, niestety. No, ale taka specyfika grania tym pojazdem. No, mam nadzieję, że ten gościu wyciągu nie zrobi. Ale tak jak mówię, jego już by nie było, gdybym miał amunicję tą specjalną. Już by go nie było. Może by mu zostało ze 100 życia, no. Także nie ma co się... zastanawiać, oburzać. Po prostu jest to lepsza amunicja. Tego chyba nie mogę, nie, chyba go przebił raz. Dobra, wykończyli go. No, szkoda, mogły być przynajmniej w tej bitwie dwie potężne salwy, ale ich nie było. No to teraz pojedziemy jeszcze raz. Zresztą zaraz zobaczmy. Oddałem tych strzałów ile? Z 7? 8 może? Obrażenia jakieś są, ale... zwycięstwo. No, kasiory zarobiłem. Aha. Dobra. 799, słuchajcie, kurka wodna. Oddałem 8 strzałów, tak? Przebiłem raz. No więc... kurczę, mogłoby być... o, taki wynik spokojnie mógłby to być. Ale dobra, no tutaj 80 tysięcy, zatem normalnie 29. Moi drodzy, nawet zrobię inaczej, nawet zrobię tutaj tak z 14 i tych więcej. Pojedźmy. Pojedźmy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze raz dobre losowanie. Jeżeli nie, to tutaj chociaż hitami będę się starał coś przebić na szóstki. Okej. Czyli szóstki, piątki w tej bitwie. Groźnymi są ARL, ale z fajnej strony spróbujemy przykampić na tej dróżce. Wiecie doskonale gdzie. Od razu dwójeczka. Dicker Max, Jagdpanzer. No taki Jagdpanzer też nieprzebijalny z przodu, jak dobrze stanie dla tych haeków, prawda? A jeżeli już Jagdpanzer nie przebija, czy Susto? Już nie pamiętam Susto, jaki ma tam pancerz. To jest pancerz 45 czy 60? Już nie pamiętam. Dobra, staniemy na tej dróżce. Mam nadzieję, że nasi coś tam będą spotować. Oczywiście tutaj długo pocisk leci, pamiętajcie o tym. Aha. Staniemy sobie tak, żeby móc tam wcelować. O, jeden już przeskoczył. Zobaczcie, przeskakują chłopaki. Nikogo nie widać. Bo nie ma komu spotować. Nikt tam nie pojechał. Dopiero nasi jadą. Fajnie by było, jakby tu się coś pojawiło. Ło, no pojawi się, tylko że ten... Uwaga! No właśnie, słuchajcie. To banan na mordzie, to się właśnie pojawia po takich akcjach. I ich najlepszy niszczyciel... Kurde bela... właśnie wita się z gąską. I już 620 uszkodzeń. Można, można. Ale zobaczcie, że celnie to leciało dosyć. Fakt, że mam moduł założony. Mhm.
No. Coś by tutaj... Ojojojoj! No nie. Tak to nie będziemy się bawić. Żeby... chociaż tego bym spróbował. Czym byłbym go w stanie przebić? Ale miał fuksa, kurka wodna, no! No teraz to bym musiał chyba z heków spróbować, ale sprawdźmy, czy snajper zadziała. Czy snajper... O nie. Dobra, niech mi się jeszcze... Czy pojedynczo może? O nie, no to tam jest ciupulki ten cel. Nie. On już tam, tamten wrak mi trochę przeszkadza. Dobra, jedziemy. Bo będzie tylko tak, że jeden strzał. Ten oi tak się boi coś. Nie wiem, co tu, kurka, co tu stoi, że on tak się boi. Tego KW1. No nie chcę wyjechać tak nieładnie. Ja bym chętnie wyjechał na tego AT-2 i spróbował mu w garnek przypieprzyć. Tylko, że... Chodź. Kurka, oik, no ty jesteś taki potężny! Czekajcie. Słuchajcie, jak was na topie, na takiej mapie wyrzuci oikiem, no tak z tyłu stanie, no nie bardzo. Nie bardzo, naprawdę. Jedzie, no całe szczęście. 900 hapsa. O! Niestety spota. Dobra. Możemy tu wyjeżdżać chyba. Oik jedzie na środek. Oni spieprzają. Dobra, słuchajcie. No, coś tam zebrałem, ale przynajmniej strzeliłem. Orzesz ty, kurka wodna! Dziadygo ty! Kur... Morderco ty! Nie no, ci... No, siedzi tym oikiem. Czeka na zmiłowanie pańskie. Dobra, słuchajcie, taka to była druga bitwa. Nie będziemy tego oglądać do końca, chociaż widzę, że ich, ten babok ich tu wytłucze już 5. Nie mogę z tego. O, nie, popatrzę na koniec tego oika, bo to naprawdę przegrana jest w dużej mierze dzięki niemu. Mimo tego, że 4 fragi zrobił. No kurka. A, pięknie. Typowe zadanie dla niszczyciela, kurczę. Wyjeżdża strzał z zaskoczenia, bach. O, ten się boi. I słusznie. Jedzie jak pancer.
prawdopodobnie mieliby... O. Nie! Nie! Nie trafiono w pancerz. O, dobrze, zastawi go. Bardzo dobrze. Słuchajcie, nie róbcie tak. Zginie ten jak pancerz zaraz. Tak jest, to było oczywiste. Nie róbcie tak, pamiętajcie, że no... Są jeszcze pojazdy, które mogą wam pomóc. Dobra. Króciutko można podsumować ten pojazd jako dający frajdę, ale oczywiście musi trafić się dobra bitwa i przede wszystkim okazja do oddania strzału. Pociski podstawowe naprawdę w niewielu przypadkach nam się przydadzą. Jeżeli mamy naprzeciw siebie czołgi opancerzone, jakieś KW i tak dalej, obrażenia są mizerne, zbyt mizerne po prostu, żeby tym strzelać. Tutaj, no, bardzo duży koszt będzie takiego strzału, ale za to mamy okazję przebić przeciwnika bez problemu. To tyle, moi drodzy. Pojazd uważam jak najbardziej ciekawy. Na pewno wielu, wielu z was no, spodoba się takie one-shotowanie, zwłaszcza tym podwójnym strzałem. To jest bardzo, bardzo ciekawe.